Cześć, tu Ernest! W tym filmiku postaram wam się wyjaśnić, na czym polega sekretna misja Przybysza oraz jakie znaczenie mają jego nagrania. Ale zanim do tego przejdziemy, to dla odmiany, pod tym filmikiem organizuję konkurs na karnet bojowy sezonu 11. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, dowolny komentarz oraz suba na moim kanale. Zwycięzcę ogłoszę w poniedziałek. Tak przy okazji to już można odlokować biały styl naukowca. Trzeba zebrać wszystkie nagrania Przybysza i w nowym meczu użyć jego konsoli w wstępnym składzie, mając na sobie skina naukowca. Proste. Poza tym, poznaliśmy kolejnego członka tajemniczej siódemki. W sklepie pojawił się skin o nazwie Paradygmat. I tak, to jest damska wersja Przybysza. Ma ona w sumie 5 różnych stylów wyświetlacza oraz 2 style koloru. Klasyczne barwy Przybysza i biały. Nie jest to zły skin jak na 1200 hodolców. Fajny czy nie, ta postać będzie ważna. W sklepie są dostępne jeszcze 2 emotki. Pierwsza z nich to Witaj. Ta emotka ma opis Wskaż nam drogę. Druga emotka nazywa się Wracaj do siebie i ma opis Zostaw nas w spokoju. To oznacza, że ta postać będzie miała duży wpływ na fabułę podczas eventu, który odbędzie się w niedzielę. Co ciekawe, podczas robienia tych emotek możemy usłyszeć tajemniczy, zakłócony dźwięk czyjegoś głosu. Ten sam, który gra, gdy użyjemy konsoli Przybysza w wstępnym składzie. Czy to oznacza, że Przybysz przygotował te nagrania nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś po drugiej stronie tej łączności? Te nagrania automatycznie się puszczają po interakcji z konsolą, więc możliwe, że Przybysz je przesyła dalej do postaci Paradygmat. Zwróćcie uwagę też na to, że katalizator ma w swoim opisie wzmiankę o paradygmacie, a sam skin Paradygmat bardzo przypomina osobliwość. Albo to jest alternatywna osobliwość po roku w punkcie zerowym, albo po prostu reskin. Ja mam nadzieję, że to jest jakaś alternatywna osobliwość. Tak przy okazji ten magazyn Przybysza stał się niezniszczalny. Nie można zniszczyć żadnej ważnej struktury zewnątrz i wewnątrz tego magazynu. Mogliście też usłyszeć, że po mapie raz na jakiś czas rozchodzi się dźwięk syreny ostrzegawczej rakiety Przybysza. Start już niedługo. Teraz przejdziemy do tematu nagrań Przybysza i mała uwaga. Nagrałem to przed wyjściem damskiego skina Przybysza, dlatego momentami może to nie mieć sensu. Ale jest już bardzo późno, event będzie niedługo, a nie chcę zmarnować tego materiału. A więc, nagrania Przybysza. W jego wypowiedziach wielkimi literami są podkreślone nazwy pewnych miejsc, osób lub wydarzeń w świecie Fortnite. Dalej uważam, że tym pomostem jest punkt zerowy, albo przynajmniej technologia punktu zerowego, z której Przybysz skorzystał już w 4. sezonie. To chyba jasne, że tą siódemką są członkowie organizacji Przybysza, czyli tak naprawdę w sumie 7 różnych Przybyszów. Wygląda na to, że każdy Przybysz, który wyrusza na misję, może być jedynym Przybyszem w świecie, do którego się przedostaje swoim meteorem. Reszta może tylko obserwować. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Kim są ci obserwatorzy, którzy także obserwują, ale nie należą do siódemki? Nie wiadomo. Może chodzi o graczy. W drugim nagraniu Przybysz mówi na temat międzywymiarowych kolizji materii. Możecie pamiętać, że na start 10. sezonu z powodu wybuchu punktu zerowego cała materia, w tym cała wyspa, została przeniesiona do innego wymiaru. W tym wymiarze były różne postacie, budowle z naszej wyspy, które były na mapie już przed wybuchem, poza tym latająca wyspa Kevina i mnóstwo innych elementów świata Fortnite, które były kiedyś na wyspie, ale są nieco inne. Na przykład złoty Tactical. Tactical w grze już był, ale złotego jeszcze nigdy nie było. No teraz już jest, do tego też przejdziemy. Po tym krótkim locie w innym wymiarze Jonesy wyleciał na nowo powstałą wyspę z materii, która została pochłonięta przez wybuch. Przybysz w swoim nagraniu wyraził swoje podejrzenia co do tego, jakie będą efekty tego wydarzenia. Okazało się, że po tej międzywymiarowej kolizji wszystko tak naprawdę wróciło na swoje miejsce. Żadne miejscówki nie zamieniły się miejscami i nie nastąpiła żadna kolizja w postaci na przykład powrotu motylka. Kolizje ustały i się nie nasilają. W trzecim nagraniu mamy pierwszą wzmiankę o zapętleniu. Wydaje mi się, że uderzenie meteoru od zawsze było planowane. Tajemniczą siódemką może być grupa 7 różnych Przybyszów, którzy próbują wykonać swoją misję. Jeśli to byłaby prawda, to naukowiec jest tym 7 Przybyszem. A to 7 raz, kiedy meteor pojawił się nad wyspą. Jest jeszcze jedna możliwość. Przybysz jest tylko jeden i po nieudanej próbie podejmuje kolejną próbę. Poprzedni Przybysz, ten 4. sezonu, przybył na mapę, gdy punkt zerowy nie był jeszcze uformowany nad skarbcem w zalewie zdobyczy. Z tego powodu Przybysz zawrócił swoją rakietę do innego wymiaru, prawdopodobnie do pętli, o której wspomniał, i rozpoczął kolejne zapętlenie, czyli przybycie Przybysza z powrotem na wyspę. Obawiał się tylko jednego, czy po zapętleniu zapomniał o swojej przyszłości.
Czwarta wypowiedź zdaje się potwierdzać, że punkt zerowy jest bardzo ważny dla Przybysza. Przybysz w tym nagraniu zwraca się do kilku osób, ale to za moment. Na ten moment zwróćmy uwagę na tą część. Przybyszowi tym razem udało się dostać na wyspę dokładnie w chwili rozszerzenia. Prawdopodobnie rozszerzenie nastąpiło w dokładnie tym momencie, gdy John C. spada na nowo powstałą wyspę. Meteor, w którym podróżował Przybysz, bezpiecznie przedostał się do innego wymiaru na wyspę dokładnie w tym momencie, gdy powstała ona na nowo, po międzywymiarowej kolizji. Z powodu jakiegoś zakłócenia Meteor zatrzymał się w miejscu, a może nawet cały czas się zatrzymał. A ta kopuła wokół punktu zerowego może być polem wybuchu, który został zatrzymany przez zakłócenia w czasie. Zatrzymanie meteoru w miejscu też było prawdopodobnie częścią planu Przybysza. Pamiętajmy o tym, że w tą wyspę już uderzył ten sam meteor na start czwartego sezonu, więc z tego powodu ten meteor jest tak zakłócony. Nie może być dwóch tych samych meteorów. Tym bardziej jeśli na mapie zaszło już mnóstwo zmian właśnie z powodu uderzenia tego meteoru. Z powodu tego zakłócenia zostały cofnięte zmiany, które zaszły bezpośrednio z powodu uderzenia samego meteoru. Na przykład wrócił stęchły skład, ale sam punkt zerowy powstał dzięki Kevinowi w szóstym sezonie, a Kevin przybył na mapę przez szczelinę, którą utworzył Przybysz w czwartym sezonie po przybyciu swoim meteorem. Ale aż tak się nie cofajmy. Obecny meteor na mapie zamarzł w miejscu z powodu jakiegoś zakłócenia i tyle. Obecny Przybysz, czyli naukowiec, dostał się bezpiecznie na mapę. Teraz ma sporo czasu na skonstruowanie urządzeń do synchronizacji węzła. Tutaj ta sprawa zaczyna się robić naprawdę ciekawa i wkrótce przejdziemy do tematu kilku Przybyszów. Urządzenia, które ma na myśli Przybysz w tym nagraniu, to oczywiście nadajniki szczelin. Nadajniki szczelin służą Przybyszowi do synchronizacji węzła. Już w piątym monologu dowiadujemy się, że Przybysz nie uwzględnił, że urządzenie można aktywować wyłącznie z wewnątrz pętli. Z wewnątrz pętli, czyli wewnątrz tego innego wymiaru, o którym Przybysz wspomniał w swoim drugim nagraniu. Do tematu tej pętli za chwilę wrócimy. Lepiej będzie, jeśli najpierw rzucimy okiem na ostatni, szósty monolog Przybysza. W tym nagraniu jeden z Przybyszów bezpośrednio zwraca się do kogoś, kto te nagranie zbierze. A kto je zbierze? Oczywiście kolejny Przybysz. Przybysz nadajnikami szczelin przedostawał na naszą wyspę różne miejscówki z równoległych innych światów lub z wnętrza pętli. To właśnie w tych miejscach, które wydostały się dzięki nadajnikom szczelin, były nagrania sześciu poprzednich Przybyszów. Przybysz przygotował je przed każdym zapętleniem, aby następny Przybysz po zapętleniu i wylądowaniu na wyspie mógł sobie przypomnieć co i jak. W sumie było już 7 takich zapętleń. Na naszej wyspie teraz jest ten siódmy Przybysz, który zbiera swoje poprzednie nagrania, wpuszczając na mapę miejsca z wymiaru pętli albo alternatywnych światów. Może istnieć świat Fortnite, gdzie lepki lasek to miejsce Guaco oraz taki, w którym potwory nigdy nie zostały pokonane. Mi się wydaje jednak, że Przybysz wpuszcza te miejsca na naszą wyspę z pętli, gdzie jest cała materia pochłonięta przez punkty zerowe, które wybuchły i nie zostały zatrzymane na skutek niepowodzenia misji poprzednich Przybyszów albo niego samego. Na koniec Przybysz w swoim szóstym nagraniu dodał, że strefa zero to chaotyczne wnętrze punktu zerowego, czyli ta pętla musi zostać opanowana. Cytuję: to może być koniec nicości. Co ciekawe, finałowy event nosi nazwę Koniec. Jak już wiemy, w jakim celu Przybysz przedostawał te miejsca z pętli, to pora wrócić do tego oto zdania. Nie uwzględniłem tylko jednego, że urządzenie można aktywować wyłącznie z wewnątrz pętli. To daje nam znać, że urządzenie, które przygotował Przybysz, można aktywować tylko wewnątrz pętli, czyli wewnątrz tego wymiaru. Teraz stało się jasne, w jakim celu Przybysz użyje swojej rakiety. Przybysz w czwartym sezonie użył swojej rakiety do przebicia się do pętli. Naukowiec, czyli ten siódmy z siódemki, zrobi to samo. Przebije się swoją rakietą do pętli, aby aktywować jego urządzenie z wewnątrz pętli. Przybyszowi w końcu może udać się opanować strefę zero, gdy reszta siódemki może tylko obserwować, jak mu idzie. Po tym wielkim wydarzeniu, gdy Przybysz opanuje punkt zerowy, powinniśmy zostać przeniesieni na nową wyspę. I to tyle. To jest moja teoria na temat planu tajemniczej siódemki. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić, o co w tym wszystkim mniej więcej chodzi. Mniej więcej, bo pamiętajcie, że to jest tylko moja sklejka przemyśleń na ten temat. Mogę się mylić w każdej kwestii. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. Przybysz wiele razy bawi się zaimkami, jakby było ich wielu. Ja się trzymam tego, że Przybysz zbiera te nagrania, aby wiedzieć, co trzeba zrobić. Według mnie wszystkie te nagrania nagrał ten sam Przybysz przed każdym kolejnym zapętleniem. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, to piszcie. Do eventu zostało już tylko kilka dni. Na koniec puszczę wam animację, którą Fortnite wstawiło wczoraj kompletnie bez powodu. Jest bardzo fajna, ale niestety z powodu praw autorskich musiałem podmienić muzykę.
Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.